A mogło być tak pięknie. Tymi oto słowami chciałbym Was powitać w następnym materiale na kanale. Jak pamiętacie, prawie 2 lata temu zrobiłem materiał na temat związku Owena oraz Izzy. Tam, tak jak w tytule, przeanalizowałem sobie historię relacji między tą dwójką. Dziś natomiast nasze oczy zwrócą się ku Courtney i Duncanowi, bo obie te postacie z szczytu popularności powędrowały na samo dno. Tak więc bierzcie jedzenie i picie w dłoń i zapraszam Was na seans. Come to think of it, do we love you? That's a terrible thing to say. Well, the boy's a criminal. Nobody doesn't like you too. I know how much you gotta see you. I know that you got that issue. Tak, lubię Courtney, naprawdę ją lubię, ale lubię też milion zielonych. Najlepszy scenariusz to zdobycie kasy i dziewczyny. Ale skoro mam wybierać, to wolę forsę niż potwornie wymagającą laskę z kompleksem wyższości. Ha! Nie mówcie jej, że to powiedziałem. Zacznijmy od początku. Duncan przed wydarzeniami w obozie Wałanakła lubił znęcać się nad słabszymi. Był on prawdziwą definicją bad boya i nie chodzi mi tutaj o Denisa Załęckiego, bo on obok bad boya nigdy nie stał, co jedynie jest zwykłym farmazonem. Ale nie wiem, czemu ty się śmiejesz, słuchaj. Tu się to kurwa obchodzi, czemu się śmieje ty? Nie twoja sprawa, to się ciągnij kurwa. Lub jak to na Wikipedii poświęconej Duncanowi jest napisane, młodocianego kul przestępcy, który pochodzi z długiej linii policjantów. Tak, dobrze słyszeliście. Rodzina Duncana to byli policjanci. Myślę, że śmiało mogę jego rodziców opisać jako rolę dwóch policjantów, dobrego oraz złego. W audycji, którą puściłem wam przed chwilą, dowiedzieliśmy się, że mama Duncana, pomimo jego złego i karygodnego zachowania, odgrywa rolę tego dobrego policjanta, bo wypowiadając się o jego wybrykach, mówi, że kocha swoją pociechę, mimo tego, że ewidentnie w życiu się pogubił i wierzy w to, że kiedyś pozna siebie na nowo i nie będzie udawał kogoś, kim nie jest. Z kolei tata, mimo tego, że również na pewno kocha swojego syna, to ma bardziej konserwatywne podejście, a więc twierdzi, że sam sobie chłopak ten los zgotował i sam pracował na to wszystko od dłuższego czasu. Pojawiając się w obozie Wałanakła, Duncan dał się poznać nam z różnych stron. Z tej złej, gdzie to gnębił słabszych od siebie, patrz przykład Harold, któremu mocno psuł krew w pierwszym sezonie, dał się poznać, że jest dobrym strategiem. Tutaj nie trzeba daleko szukać, wystarczy spojrzeć na grę wzbijaka i przedstawienie tamtejszych zasad, aby jego drużyna wygrała. Sprowokował szefa, przez co musiał spędzić w cudzysłowie noc w starym opuszczonym magazynku, po czym wpadł na pomysł, który Courtney się nie do końca spodobał, a mianowicie zakradnięcie się do namiotu, w którym Chris oraz szef sobie świętowali i zakradnięcie jedzenia, które najprawdopodobniej chcieli skonsumować. Duncan lubi też pofiltrować. Przez większość pierwszych odcinków prowokował Courtney głupimi tekstami, które jej ewidentnie się nie podobały. I tak długo i namiętnie ją prowokował, że doszło do pamiętnej sceny, gdzie to po raz pierwszy się pocałowali. Jednakże poza tymi cechami, które przed chwilą wymieniłem, to Duncan dał się poznać również z tej dobrej i ciepłej strony. Kiedy DJ-owi zaginął króliczek, to Duncan wyruszył na poszukiwanie nowego nabytku, aby zaspokoić swojego przyjaciela. Niestety było to zrobione kosztem przegranego wyzwania, ale tutaj nie jest to wina ze strony Duncana, a DJ-a. Później opowiedział tę historię LeShaunie, że widząc DJ-a widział siebie z lat wcześniejszych, gdzie to przeżywał odejście swojego psa o imieniu Petey, bo pies Duncana uciekł od niego. Wtedy Duncan miał 6 lat i strasznie to przeżywał i nie chciał, aby DJ przeżywał to samo co on w wieku 6 lat. Przez sezon drugi Duncan radził sobie świetnie, natomiast sezon trzeci jest piętą achillesową jego, jak i Courtney. Na początku dostał kopa z gry za sam fakt, że nie chciał on śpiewać. Później ruszyły poszukiwania Duncana, bo jednak producenci oraz Chris chcieli uniknąć widma zakończenia emisji programu przez fakt, iż uczestnik nie trafił do domu. Kiedy wrócił do gry, zrobił więcej problemów niż to było warte. Zdradził Courtney przez fakt taki, iż w końcówce drugiego sezonu Courtney doprowadzała Duncana do szału przez to, że nie mogła zaakceptować Duncana taki, jaki jest. I robiła mu wielkie, wielostronnicowe dokumenty, które powinien wykuć na blachę, aby zmienić się w lepszego człowieka niż jest. Sami pewnie przyznacie, że takie zachowanie ze strony Courtney jest turbotoksyczne. Jednak to nie usprawiedliwia Duncana.
bo było widać, że dziewczyna ewidentnie cieszy się, że wrócił do gry. To Duncan w perfidny sposób to wykorzystał i postanowił zdradzić Courtney ze swoją najlepszą przyjaciółką o imieniu Gwen. I tutaj zaczyna się prawdziwy zgrzyt. Obserwując Duncana w drugiej połowie trzeciego sezonu, miało się wrażenie, jakby stał się cieniem tego, kim był wcześniej. Może nie aż tak bardzo jak w Plejadzie Gwiazd, natomiast można było zaobserwować zdecydowany regres. Jego taktyki w wyzwaniach nie wypalały, często przegrywał lub ledwo uchodził z życiem. I ten epizod trwał do odcinka 21, w którym Duncan ponownie dostał kopa. Po skrzywdzeniu swojej byłej dziewczyny w trzecim sezonie postanowił powrócić jako uczestnik w Plejadzie Gwiazd. I tutaj dochodzimy do fundamentalnego powodu, dla którego Duncan stał się cieniem samego siebie. Próbował przez większość sezonu udawać, że nadal jest złą postacią do szpiku kości, co wyglądało bardzo komicznie, sami musicie przyznać. I pomimo wielkich deklaracji, że jest wielkim złolem, to koniec końców robił dobre rzeczy. A to podzielił się posiłkiem z Zoe, a to pomógł ptaszkowi, a to pomógł Scottowi, mimo że dawny Duncan kopałby najpewniej leżącego i wiele innych rzeczy. I było też ewidentnie widać, że mimo że jest już on z nową dziewczyną o imieniu Gwen, to nadal ciągnęło go do starej miłości, jaką jest Courtney. I nadal w swoim zachowaniu nie widział problemu. To jest przerażające. Dopiero pod koniec pojawił się cień szansy na starego Duncana, bo wysadził w powietrze dom Chrisa, za co później spotkały go konsekwencje w postaci pójścia do prawdziwego, obrzydliwego więzienia. Wtedy uśmiech z twarzy Duncana zniknął, a on sam siedział za kratami z napalonym więźniem i bardzo, ale to bardzo zaczął żałować swojej decyzji. Tak, Duncan ma jakiś taki pierwotny zwierzęcy magnetyzm. Ale walnęłabym go tam, gdzie go zaboli. Courtney dała nam się poznać w pierwszym sezonie jako egocentryczka, która na każdym kroku podkreślała, że ma obozowe doświadczenie i wszystkich chciała po kątach rozstawiać. Oczywiście skończyło się to dla niej zagrożeniem już w pierwszym dniu na pobycie Wawanakwa, co jest osobiście rekordem. Później na troszkę zluzowała, kiedy każdy zaczął jej wygarniać, że zachowuje się podle wobec swojej drużyny. Zanim zakochała się w naszym ulubionym bad boyu, to było widać, że ewidentnie w wielu sytuacjach się o niego martwiła. Co kolegów Duncana tylko i wyłącznie podjudzało, aby denerwować Courtney tekstami w stylu lecisz na niego, widać, że tobie na nim zależy. W sezonie drugim Courtney była bardzo zazdrosna o Duncana ze względu na fakt, iż według niej przymilał się on do Gwen w drugim sezonie. Mimo, że nie była to prawda, bo ciągle i wciąż myślał on o Courtney, bo ta nie miała możliwości dostania się do drugiego sezonu. Później wytaczając pozew dla Chrisa i producentów, została przywrócona do drugiego sezonu i bardzo irytowała wszystkich, łącznie z Duncanem. Irytowała dlatego, że w przeciwieństwie do innych uczestników, ta miała wygodne życie i nie musiała jeść ani pić obrzydliwych posiłków serwowanych przez szefa. I to wszystkim się bardzo nie podobało. Pod koniec drugiego sezonu Courtney zerwała z Duncanem, bo ten na nią zagłosował, bo miał dosyć uczenia się kilkustronnicowego dokumentu o tym, że Duncan nie jest biseksem. 20-stronicowy dokument świadczący o tym, że nie jestem osobą biseksualną i nie ciągnąłem nikomu... Kiedy wygrał sezon drugi, ta wróciła do niego i ponownie stali się parą. Do momentu, kiedy to Duncan w sezonie trzecim zdradził Courtney z Gwen. Ta wpadła w histerię, warto też podkreślić, że słuszną histerię, i przestała skupiać się na grze. I zawalała każde możliwe wyzwanie tylko po to, aby dokopać Gwen i ją wykopać z programu. W Plejadzie Gwiazd kontynuowała swoją nienawiść w stronę Gwen oraz Duncana. Mimo starań Gwen, aby jakoś z Courtney zakopać topór wojenny, to za każdym razem kończyło się to farsą, bo działo się coś, co sprawiło, że Courtney czuła jeszcze większą do niej nienawiść. Koniec końców obie się pogodziły, a Duncan dostał kopa od jednej i drugiej, tym samym stając się sam jak palec. Zazdrość Duncana wykończyła i padło mu na dekiel. Courtney oczywiście później okazała się fałszywą szmatą, bo pogodziła się z Gwen tylko po to, aby ją potem wykopać. Taka była jej zagrywka. Bardzo chamska. Courtney udawała, że jest moją przyjaciółką. A ja tego nie widziałam? Załatwię ją. Ogon! I to szpiczasty! Jak ogon szczura! Nie, nigdy jej tego nie wybaczę. Nigdy! Chyba, że będzie bardzo tego chciała.
Więc opisując perypetie obu tych postaci, możemy dojść do fundamentalnego wniosku. Obie te postacie przeszły przez bardzo mocny regres i zostały zniszczone. Duncan przez sam fakt tego, że nie mógł się pogodzić z tym, że zwyczajnie na przestrzeni lat dojrzał i zmienił się, próbował na siłę wrócić do dawnego swojego charakteru, co skończyło się zamknięciem w pierdlu. A Courtney przez cwaniactwo i kontrolowanie swojego byłego już chłopaka i próbowanie zmieniania go na siłę doprowadziła również do końca tej relacji. Słowem końcu, przykro się na to patrzy. Ale z drugiej strony, może właśnie w ten sposób miało to wszystko się skończyć? Mimo, że są totalnym przeciwieństwem z charakteru, to koniec końców przeciwieństwa zwykle siebie też przyciągają. Gdyby Courtney nie próbowała zmieniać Duncana na siłę, to może i on nie straciłby zainteresowania nią. Kurczę, to jest ciężki temat, bo z roku na rok jak patrzę na te ich relacje, to ciągle dochodzą do mnie nowe wnioski. Też tak macie? Napiszcie, co o relacji tej dwójki sądzicie w sekcji komentarzy na dole. To by było na tyle. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, jeśli ten materiał przypadł Wam do gustu. Zostawcie łapkę w górę, jak się materiał spodobał, a jak nie, to w dół i uzasadnijcie w sekcji komentarzy dlaczego. Pamiętajcie, aby zaznaczyć dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Śmiało polecam dołączyć do grona subskrybentów, gdyż tak obecnie wygląda statystyka na kanale. A fajnie by było, jakby było Was subskrybujących o wiele, wiele więcej. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu.